Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was do króciutkiego filmiku, w którym pokażę Wam, jak można w Golfie piątej generacji wymienić filtr kabinowy i gdzie on się znajduje. Na pewno komuś się przyda, bo taki filterek można wymienić samemu. Na przykład przed zimą, żeby Wam szyby nie parowały. Na wiosnę przed sezonem letnim. Także ja w ogóle zalecam wymieniać dwa razy do roku. Takie filtry nie kosztują drogo. Jeśli weźmiecie taki sobie z węglem aktywnym, to na pewno poczujecie różnicę. Dobra, nie przedłużam. Będziemy się zabierać za robotę. Robota jest króciutka. Sami zobaczycie. Nic specjalnego nie będzie Wam potrzebne. Oprócz filtra oczywiście. Zabieramy się za filterek. No dobra, mam nadzieję, że będzie widać. Ja jak zawsze przychodzi noc, to postanowiłem Wam coś nagrać. Mianowicie tak, no nic problematycznego tutaj nie ma. Nasz filterek znajduje się pod schowkiem tutaj, także jest odgrodzony od nas taką pianką. Ta pianka jest mocowana na dwóch wkrętach takich. O, nie wiem czemu w tym przypadku zrobili to na śrubokręt płaski. Bo w poprzednim, na przykład w Passacie, jest po prostu odręcznie, żeby to odkręcić. Po co kombinować? No i sama pianka, która po prostu jest jako wygłuszenie i tak dalej. Jedyne co ważne, zapamiętacie, jak ona jest na samym początku, żeby później te wszystkie wentylacyjne otwory Wam trafiły na swoje miejsca. I tyle. Teraz musimy wykręcić te dwie śrubki, no i zdjąć to wygłuszenie. Takie co to coś jest. Się zdenerwowałem, ręką odkręciłem, także tak się, też się da. No i wyciągamy. Jak wyciągnęliśmy, już widać tą puchę od filtra. To jest to. I teraz trzeba przesunąć. Tu jest zaczep, tylko w którą stronę, w tą, o, i łapiemy śmieci i zobaczymy, jak dawno był wymieniany, czy nie był wymieniany. No, jak sami widzicie, najczystszy to on jest. Taki o filterek, tak on wygląda, także jak sami widzicie, pora na niego przyszła, że w to miejsce wkładamy zaraz nowy, no i składamy wszystko z powrotem, także prosta robota. No cóż, jak widzieliście, filterek mamy wymieniony, nie był najczystszy, nie był też jakiś strasznie brudny, natomiast tak jak mówię, ja wolę częściej wymieniać, zawsze w samochodzie lepiej się oddycha. Dobrze, dziękuję Wam za obejrzenie, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, a także zapraszam do kolejnych filmów. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.